Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Tak się zastanawiałem ostatnio, kiedy będzie nacjonalizacja i upaństwowienie YouTube'a, Twittera, Google, Facebooków i wszelakich innych Instagramów i tak dalej, i tak dalej. No teraz Murzyn zrobił swoje, to Murzyn może odejść, czyli komuniści doszli do władzy, także będzie najwyższy czas, jak zostanie jednopartyjna Ameryka, to komuniści będą musieli upaństwowić wszystkie te firmy, tych wszystkich naiwnych idiotów, Zuckerbergów i tak dalej, i tak dalej. No to może jest śmieszne, to może jest dramatyczne, ale możliwe, że tak się stanie. No ale druga sprawa, którą się zastanawiałem, to kiedy rząd się weźmie za upaństwawianie Wall Street. Wall Street, czyli giełdy. No część ludzi mówi, że to jest spekulacja. Ogólnie rzecz biorąc, giełda, no to jest podstawą wolnego rynku, bo to jednak pierwsze giełdy to były towarowe, czyli rolnik dzisiaj siał zboże i mówi, ok, sprzedam tonę żyta w przyszłym roku, w maju za $500, czy tam za 600. No i ludzie przychodzili, mówili, tak, ja kupuję za 500 czy 600 i robili sobie takie kontrakty. No i robili kontrakty, także ten rolnik szedł, siał i mówi, tak, w kwietniu będę miał 5 tysięcy, 50 tysięcy, ilekolwiek tam, oni mi zapłacą, tak? No ten piekarz też mówi, ok, no to ja będę miał tej mąki, kupię za tyle. No ale zaczęło się spekulacja. No i teraz spekulacja jest taka, że część mówi, o, kupię za 500, to sprzedam za 600. No a była też spekulacja tych, którzy mówili tak, no to ja powiem, że im sprzedam za 500, ale cena spadnie i kupię za 400, no to zarobię to stówę. No i tak to się mniej więcej odbywało. No to się w Ameryce to się nazywa short, czyli na krótko, czyli sprzedaje się krócej niż to, co jest oryginalnie. No takich bardzo, bardzo szeroko opisywaniem stanie. No ale to można by powiedzieć na dolarach, tak? Jeżeli dzisiaj dolar kosztowałby 4000, to ja idę do kogoś i mówię, pożycz mi 1000. Jeżeli dolar by kosztował 4 złote, to idę do kogoś, do banku, powiedzmy, mówię, chcę pożyczyć 1000 dolarów. No to oni mówią, no dobra, to 1000 dolarów, no to ty połóż 4000 złotych tutaj, plus 2%, czyli 4080 złotych, połóż nam i my ci pożyczymy te 1000 dolarów, tak? No bo musi być zastaw jakiś. No i teraz ja biorę te 1000 dolarów, szybko sprzedaję je, powiedzmy, po te 4 złote, tak? No i mam te 4000. No i teraz liczę na to, że za jakiś czas, powiedzmy, dolar spadnie do 3 dolarów, no to odkupuję to za te 1000 dolarów za 3000, odnoszę 1000 dolarów do banku, no i mam w kieszeni 1000 dolarów, tak? Także to jest te liczenie na spadek. No jeżeli, no ale może co się może stać, dolar może podskoczyć, powiedzmy, do 5 dolarów, tak? A bank mówi, dawaj te 1000 dolarów, no i wtedy trzeba odkupić po 5 złotych, stracić te 1000, no ale trzeba oddać te 1000 dolarów, no bo to był kontrakt, tak? To był kontrakt. No i teraz jest sytuacja właśnie, do której zmierzam, gdzie politycy zaczynają już mówić, że trzeba upaństwowić albo kontrolować. Rząd ma kontrolować wolny rynek. No cała giełda to jest wolny rynek, to jest dobrowolnie, ludzie przychodzą i oni jak zyskują, to zyskują, jak tracą, no to tracą. No teraz problem jest taki, że jest coś takiego jak hedge fund. Hedge fund, no to jest, debile w Polsce to przetłumaczyli jako fundusz hedgingowy. No ale to jest debilowate określenie, bo nie ma czegoś takiego po polsku jak hedgingowy. Hedge to znaczy żywopłot. No to żywopłot, dlaczego to się nazywa żywopłot? No bo część ludzi, którzy właśnie tak zaczęła inwestować, no to tak
działała na dwie strony tego żywopłotu. No to tak jakby siedział na płocie i mówi tak, jak cena pójdzie, wzrośnie, no to zarobię, jak cena spadnie, no to, to muszę być zabezpieczony. No i oni kupowali na dwie strony, tak siedzieli na tym płocie i dlatego te fundusze hedgingowe bardzo często kupowały te na przyszłość, że cena wzrośnie, no ale również spekulowały na dół, że spadnie. No i teraz się w dobie internetu jest taka firma Robin Hood. No ten Robin Hood, no to zaczął no nie tyle inwestować, no to aplikacja, to jest aplikacja internetowa, tak jak Uber, który nie ma taksówek, tak jak wszelakie te aplikacje, które jedzenie dostarczają, to nie mają restauracji, tylko dostarczają. No i Robin Hood właśnie zaproponował ludziom, żeby się bawili w giełdę. No niektórzy ludzie dostawali kredyty, nie kredyty, tam zarabiali, bo spekulowali dziennie, godzinnie, tam dwudniowo i tak dalej. No i są takie trzy firmy. Jedna firma to jest GameStop. GameStop, no to znaczy gry zatrzymanie, tak? Zatrzymanie gry, no ale to chodzi o miejsce, to chodzi stop, to zatrzymaj się w jakimś miejscu. No i to były to sklepiki, małe sklepiki tam po 100, 200, 300 metrów. Miały najróżniejsze takie gry internetowe, konsole i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było w tych tak zwanych molach, czyli po polsku to się nazywa, jak to się nazywa? No jest pod jednym dachem kilkadziesiąt sklepików, no i oni mieli to. I ludzie tam przychodzili, młodzi przychodzili, kupowali, sprzedawali, wymieniali się i tak dalej. No ale ogólnie rzecz biorąc, no to było to mały sklepik, mały biznes. No i te hedge fund właśnie, one zaczęły spekulować, sprzedawać te na krótko. No i powiedzieli, że na krótko, bo mogliby zarobić. No i ta cena była tam 6, 7, 8 dolarów. No ale co się stało? Na początku stycznia cena była 18 dolarów. Wczoraj cena była około 300 dolarów. Dzisiaj w czwartek, no bo będziecie oglądali to w piątek, w czwartek już była 450, a później się zamknęła na giełdzie na 200. No ale w każdym razie tak czy inaczej, jeżeli ktoś kupił powiedzmy za 18 dolarów 1 stycznia, no to wczoraj mógł sprzedać za 180, czyli 10 razy zarobił. No i skąd to się wzięło? No wzięło się stąd, że ludzie się wkurzyli. Ludzie się wkurzyli na tych wszystkich inwestorów z tych żywopłotowych funduszy, no bo oni zawsze zarabiają forsę. No a teraz ludzie mówią, nie, oni dawali te shorts, nas sprzedawali tych shorts, to my kupimy te shorts i podkręcimy ceny powiedzmy na 200, 300, 400 dolarów. No i straty dla tych firm inwestycyjnych, no bo firma inwestycyjna, która spekuluje na ten short, no to ona może w zasadzie dużo zarobić, albo może nic nie zarobić, ale w zasadzie może stracić strasznie dużo, dlatego że się zobowiązała oddać te stoki powiedzmy po 10 dolarów, a dzisiaj ten stok jest tam 200 dolarów, no to oni do każdego stoku, żeby legalnie wywiązać się z kontraktu, muszą dopłacić 190 tysięcy. No i na tym Reddit te dziesiątki tysięcy, setki tysięcy tych ludzi nazbierało się i zamieniło się w takie kamikaze. Mówią, stracę 1000 dolarów, stracę 2000, no ale możliwe, że zyskam 20 tysięcy czy 40 tysięcy w zależności, no bo hedge fund będzie musiał się odbić. No i ciekawe jest, że wartość rynkowa wczoraj tego GameStop, no to już było 29 miliardów dolarów. Amazon wartość 12 miliardów, Apple 15, a ten GameStop wartości tych cen akcji, nie prawdziwych tych sklepików, bo to już nie ma znaczenia. Te wszystkie takie fundamentalne założenia
no to nie mają żadnego znaczenia. No i dlaczego teraz mówię o państwowieniu? No Janet Yellen, ta czarownica komunistyczna, ona była ministrem skarbu, finansów za Bidena, w Bidena jako wiceprezydenta i Muhammada Obamy prezydenta, no ją z powrotem wciągnęli. No i ona teraz zaczyna patrzeć, czy się nie wziąć za tą giełdę, czyli politycy komunistyczni chcą kontrolowania rządu. Dużo z tych hedge fund po prostu pobiegli do Federalnej Komisji Odpowiedzialnej FEC, czyli ten Federal Exchange Commission. Mówią, że nie, że to jest zmowa, że to jest spółka, że to jest mafia, że oni będą tracili i że państwo ma coś zrobić. Robin Hood to się ciekawie nazywa, tak? No Robin Hood znienacka zrobił się szeryfem, tak? Bo powiedział, że nie ma akcji, nie ma sprzedawania, nie ma kupowania, coś jest nie tak. No oni puścili na żywioł tam wielu ludzi, no to targało się na życie, dlatego, że przez pierwsze tam operacje na tym Robin Hood zarobili 50 czy 15 tysięcy, no a później tracili 100, 150, 200 tysięcy, nie mając dwóch groszy w kieszeni. No i te kamikaze, cała ta inwestycja po prostu się rozszalała. No ale firmy te inwestujące plus rząd, plus firmy technologiczne, no po prostu znowu się ustawiły. No i znowu rząd chce wkroczyć. No dlaczego chce wkroczyć? No bo wszyscy ci na Wall Street, no to oni już uważają, że oni są mądrzejsi, że oni wiedzą, co robią, że oni wiedzą, co inwestują, że oni wiedzą, jak to działa, a te ćwoki nieumyte przyszły, nie są racjonalni, no i trzeba ich nauczyć. No i kto ma ich nauczyć? No Janet Yellen. Rząd ma ich nauczyć, komuniści w kongresie mają ich nauczyć. Ludzie są wkurzeni, ludzie są po prostu wkurzeni, nie mają zaufania. Jest to jakaś taka rewolucja, można powiedzieć, jest w sumie rewolucja, tak samo jak do Waszyngtonu, tak? Ludzie poszli do Waszyngtonu, no tam 1%, 2% pobiegł, tam zaczął atakować ten Capitol, Kongres i tak dalej, no ale to jeden na 100, jeden na 1000 tam pobiegł. No też to było podpuszczone, bo policja ich wpuszczała, bo oni chcieli, komuniści chcieli takiego, tak jak tak podpalili Reichstag, no to hitlerowcy wzięli tam, wynajęli jakichś Bułgarów komunistycznych, oni podpalili Reichstag, no i później była to przykrywka na likwidację demokracji, to była przykrywka na zlikwidowanie wszystkich innych partii politycznych. No i ten kongres to jest mniej więcej to samo, to jest to samo, oni wpuścili ich tam, żeby pokazywać palcem. Bandytyzm polityczny to jest taki, że kiedy komuniści z Antify podpalali budynki federalne w Oregon, w Portland, w Seattle, gdziekolwiek, no to wszyscy komuniści klaskali. No, komuniści w kongresie. Na dzisiaj paru maniaków, no dzisiaj, 6 stycznia paru maniaków padło, no to jest dokładnie odwrotnie. No ale to jest właśnie ten bandytyzm polityczny. Te hedge fund, no to rząd mówi, że trzeba to zabraniać, komuniści mówią, że trzeba zabraniać, no ale to ma trochę sens, to w takim długoterminowym, no to ma sens, bo bardzo często to sami rolnicy, którzy tam sprzedają powiedzmy po te tak zwane $500 za tonę tego żyta, no to oni też na krótko tam kupią, żeby możliwość do za 400, no tam są inne jeszcze wymagania pożyczki i tak dalej, no ale to jest skomplikowane, ale chodzi o to, że parę tygodni minęło i rząd chce w zasadzie ingerować. 22 miliardy tych
akcji zmieniło ręce. No i ten Adam Smith, no to ile tam 200-300 lat temu on pisał te podstawy ekonomii, no i właśnie tłumaczył na podstawie igły i tam, no każdy powinien przeczytać Adam Smith, no i jego ten przypadek igły, kiedy tam ile ludzi było w stanie młoteczkiem wykuć tych igieł i ile tam tych krawców szyło i automatyzacja i postęp i tak dalej. Ciekawa pozycja. Mnie najbardziej to te igły zaintrygowały w całej tej jego pracy. No on już wtedy mówił, że spekulacja doprowadza do błędu ludzi. No i faktycznie doprowadza do obłędu. No i teraz jest ten obłęd. Jeżeli GameStop 2 stycznia kosztował $3, a 27 potem kosztował 450. No ludzie wykończą, to zginie wszystko, bo dlaczego? No bo jutro jest piątek, jest ostatni piątek miesiąca. Dzisiaj, jak będziecie oglądali, to jest ostatni piątek miesiąca. No i z reguły te wszystkie zamykania tych kontraktów, zamykania tych... trzeba dokończyć ten kontrakt, wypełnić kontrakt w ostatni piątek miesiąca. No i to będzie się dużo działo. Za tydzień to już nie będzie historia, no ale to samo zrobili ci żywopłotowi spekulanci, zrobili z AMC, to jest American Movie Corporation. No oni prowadzili i prowadzą cały czas te kina. Kina prowadzą. Też napompowali stok. Stok zaczął być warty jakieś nieprawdopodobne miliardy. W pewnym momencie był warty 7 miliardów, czyli 3 razy więcej niż wartość. Blackberry też jest ciekawy przypadek, no bo Blackberry, no to kto używa Blackberry? Blackberry, no to było nie wiem, z 5-10 lat temu. No ciekawe mieli te telefony. Mnie osobiście, ja to wolałem tę klawiaturkę taką dotykową, przyjemną, ten starego typu. No ale teraz to wszystko zostało te dotykowe. No ale BlackBerry też tam kilka miliardów dolarów został napompowany. No ale dlaczego? No dlatego, że wszyscy ci żywopłotowi spekulanci czy inwestorzy sprzedawali na krótko, no i setki tysięcy ludzi po prostu powiedziało, załatwimy tych spekulantów, załatwimy tych cwaniaczków z Wall Street. No i ludzie się zbuntowali, rewolucjoniści się zbuntowali, mówią, stracę trochę forsy, no ale załatwię bandziorów spekulantów. Komuniści mogą zacząć upaństwawiać. Mogą powiedzieć, że jest to dobry przykład na to, że wolny rynek nie działa. No i komuniści mogą wejść na Wall Street, co będzie tragedią. Również komuniści mogą powiedzieć, że muszą upaństwowić Facebook, Google, YouTube i tak dalej, co też będzie tragedią, dlatego, bo co to by znaczyło? Jeżeli Trump wziąłby te 75 milionów, co na niego głosowało, i założył własną telewizję, czy własną platformę typu Twittera, YouTube, czy Facebook, no to też komuniści też by zablokowali działalność wolnych mediów konserwatywnych. Także to nie jest dobre. Konkurencja musi być, tak samo jak patenty powinny być, no bo to jednak doprowadza do tego, że ludzie mają jakąś tam inwencję i wymyślają coś nowego. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z innymi o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. Zdrowia dla normalnych i ostrzeżenie dla komunistów.
Jeżeli zaczną nacjonalizować platformy społeczne, to jest twoja wina, bo ich wybierałeś. Jeżeli zaczną nacjonalizować Wall Street i giełdę, to jest twoja wina. Zdrowia dla normalnych.